10 grudnia tego roku w sobotę może dojść do poważnych zamieszek na krakowskim przedmieściu w Warszawie. 10 dnia każdego miesiąca na krakowskim przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim odbywa się tak zwana miesięcznica smoleńska. W tym dniu uczestnicy miesięcznicy modlą się za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem i ma miejsce również przemówienie prezesa PiS pana Jarosława Kaczyńskiego. Podczas 80. miesięcznicy 10 grudnia może niestety dojść do pewnych incydentów lub nawet zamieszek. Od 9 miesięcy naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego i przemawiającego podczas miesięcznic Jarosława Kaczyńskiego organizowana jest kontrmanifestacja, której inicjatorem jest organizacja społeczna Obywatele RP. Co miesiąc ta organizacja dokonywała zgłoszenia zgromadzenia na tym samym miejscu, z którego przemawia pan Jarosław Kaczyński. Dzięki temu Obywatele RP mogliby zająć to miejsce na złość panu Kaczyńskiemu, ale zawsze zwalniali to miejsce i ustawiali się naprzeciwko. Podczas miesięcznicy 10 grudnia nie zamierzają jednak ustąpić. Obywatele RP chcą wyrazić swój sprzeciw wobec ekshumacji smoleńskich, które są prowadzone mimo sprzeciwu niektórych rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Przy okazji prawdopodobnie wyrażą swój sprzeciw wobec prawa o zgromadzeniach, które wprowadza tak zwane zgromadzenia cykliczne. Po wprowadzeniu takiego prawa Obywatele RP nie mogliby zajmować panu Kaczyńskiemu miejsca przed Pałacem Prezydenckim, nawet gdyby wcześniej, tak jak teraz, zgłosili swoją manifestację. W takim przypadku musieliby ją zorganizować 100 metrów dalej. Pan Paweł Kasprzak z Obywatele RP tak wypowiada się o nowym pomyśle zgromadzeń cyklicznych. Ja nie rozumiem tej polityki pana posła Kaczyńskiego i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że oni nas przy wielu okazjach już zdołali dobrze poznać. I oni świetnie wiedzą, jak powiedział pan senator Borusewicz, my nie znikniemy z krakowskiego przedmieścia, oczywiście, na skutek tego zakazu. Tak? To pan poseł Kaczyński był łaskaw wyznaczyć kolejną linię społecznego konfliktu, w której on nie może wygrać. Po prostu będzie nas trzeba wynosić przemocą, za pomocą policji, tak? I to zbliży polską demokrację do białoruskich standardów, na oczach całego świata to się stanie. Jest jeszcze taka wypowiedź pana Pawła na temat manifestacji 10 grudnia. Co ciekawe, 10 grudnia w kolejną miesięcznicę, to jest przy okazji Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ponieważ to jest rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, tej ONZ-owskiej z 1948 roku. My będziemy mieli do czynienia z kontrmanifestacją pana posła Kaczyńskiego i jego smoleńskich wyznawców, dlatego że my zgłosiliśmy się jak zwykle jako pierwsi. Tym razem nie zejdziemy z tego miejsca i będziemy protestować przeciwko tym ekshumacjom grobów ofiar katastrofy smoleńskiej, których rodziny protestują przeciwko nim. Krótko mówiąc, Obywatele RP, stojąc tam, gdzie po raz 80. mieli stać uczestnicy miesięcznicy smoleńskiej, mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pamiętacie chyba, co się stało z reporterem TVP Info, który tylko stał wśród uczestników miesięcznicy smoleńskiej. Wyobraźcie sobie, co będzie się działo, kiedy tym samym osobom zostanie odebrane miejsce modlitwy za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Według mnie może dojść do starć między członkami manifestacji Obywatele RP, uczestnikami miesięcznicy smoleńskiej i policją. W opisie pod nagraniem zamieszczam linki do pełnego wywiadu z panem Pawłem Kasprzakiem oraz do nagrania, w którym pan Paweł na krakowskim przedmieściu zapowiada zajęcie miejsca przed Pałacem Prezydenckim 10 grudnia tego roku. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy prośby rodzin, które nie chcą, by ich bliscy zostali wyciągnięci z grobów, powinny zostać przez władze spełnione? Czy protest w tym właśnie miejscu to dobry pomysł? Czy celem inicjatywy Obywatele RP jest pomoc tym rodzinom, czy jest to zwykła prowokacja? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.